Tovakin, naloksin losvarin, vohodain vokul, maferakastval, arkfinorok palgan, vudnos honsin drossan, tovakin, vahin, kogan mundran. Siemka widzowie, w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomożemy pewnemu kowalowi i odwiedzimy w końcu Falkret. Hello? Kiedyś Falkret pełny. Witaj. W przeciwieństwie do brata, ja nie mam uprzedzeń względem nieznajomych. Poznałem wielu ludzi, będąc gromowładnym. Wspomniałeś o swoim bracie? Kim on jest? Ma na imię Bolund. To ten, który pracuje w Tartaku przy rzece. Jeśli go spotkasz, nie oczekuj rozmowy. Nie jest zbyt skory do gadania, szczególnie z ludźmi, których nie zna. Kiedyś do nich należałem, ale już nie. Raniono mnie w potyczce w pobliżu Wichrowego Tronu. Zważ, że to było lata temu. Teraz może i nie unoszę już ostrza w imię Ulfrika, ale wciąż hołduję jego ideałom. Oczywiście. Skyrim to kraina Nordów i to my powinniśmy ją rządzić. Nie potrzebujemy w tej sprawie żadnej pomocy cesarstwa. No to wybacz, ale ja będę należał do cesarstwa i będę mnie nienawidził. A pożałujesz. O, już zaczyna, już wie o tym. Dobra, pogadamy z Lodem. Bo strażnik, jak przypomnę przy okazji, co ten strażnik mówił. Przebiegał tędy pies? Nie, nie są wilków, żadnych psów. Nie znaczy psów, co to za pies? Nie, nie są wilków, żadnych psów. Ech, nic to. Kowal oferuje nagrodę za psa, którego widział przy drodze. Miałem nadzieję, że rzucił ci się w oczy. W takim razie będę pilnował. Tylko żeby nie było z tobą kłopotów. Okej. Oto co mówił. To teraz gadamy z Lodem. Czy na drodze był pies? O, właśnie. To piękne i silne stworzenie włóczy się wokół miasta. Strażnik przy bramie mówił coś o psie. Poprosiłem strażników bramy, żeby go poszukali. Nie mogę za nim ganiać, ale przydałby mi się zajadły i wierny zwierzak do towarzystwa. Jeśli chcesz go dla mnie znaleźć, dam ci trochę świeżego mięsa, które zwabi go na drogę. O, fajnie. Jasne, spróbuj go złapać. Dobrze. Coś trudnego. Jeśli uda ci się, zarobisz trochę złota. Oto mięso. Sprawdź drogę tuż za miastem. A jak się wabi? Mógł powiedzieć, jak się wabi. Może Lassie. Niech będzie to Coli, fajnie by było. No to idziemy w okolice Falkret. Siemanko, strażniku. Twoja tarcza. Krasnoludzka, czyż nie? Lecz zdaje się być czymś więcej. O, poczekaj, to aż smok zaatakuje miasto. To pokażę ci, jak działa. Albo jakiś inny. Smok zaatakował Gajkin. Gajkin, bla 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 bla. Okej, idziemy na drogę. O, tutaj. I tu porzucimy mięso, bo nie chcemy się tego cikać. Hop. O, ale i tak rzucimy mięso. Trzeba go nakarmić, prawda? Czarny klon duszy, pusty. Muszę go naładować w końcu. Dobra, to pospolita, robimy bez skazy. Trzeba było schudnąć przed zrobieniem tego questu. Bo czuję, że trochę się nadźwigam. Gdzie to jest? Pożywienie chyba. O, świeże mięso. Trąba. Proszę bardzo. O, właśnie jesteś. Kogoś takiego szukam. Co? Czy ty coś mówisz? Skyrim jest teraz domem dla wielkich latających jaszczurek i dwunogich kotoludzi. A, no fakt. A ciebie dziwię ja? Tak, właśnie coś powiedziałem. I wciąż to robię. Okej. Mam na imię Barbas. O, i mam tak problem, który wydaje mi się możesz rozwiązać. Więc jakiej pomocy może potrzebować pies? Mój mistrz i ja mieliśmy małą sprzeczkę. Kłótnia się rozkręciła i nieco wymknęła się spod kontroli. Wyrzucił mnie do czasu, gdy ktoś zdoła rozstrzygnąć nasz spór. To właśnie zadanie dla ciebie. Mam wygrać dla ciebie spór jakiś? Więc jesteś małym, zagubionym szczeniaczkiem. No, dobra, zdaje się, że to łatwizna. Znajdźmy go. Padł do studni pewnie, co? Po wygnaniu mnie złośliwy osłabł. Nie może już się objawiać daleko od swoich kapliczek. Wiem, że w hańbie Haemaru są jego wyznawcy. Tam zdołasz się z nim porozumieć. Hańma Haemaru? Brzmi ciekawie. Jeśli się uda, otrzymasz hojną nagrodę. Nie ufaj jednak żadnym ofertom z jego strony. Dobrze? Warto to zapamiętać. Przydatne. Okej. Najlepszy przyjaciel Dedry. Chwileczkę. J. Najlepszy przyjaciel Dedry. No. Prowadź nas. Prowadź nas, psie. Podobno można z niego zrobić przewodnika. No idź, psie, idź. Po drodze spotkamy bandytów, ale wiecie co? Wiecie co, jak będzie coś ciekawego, to włączę nagranie, bo miejsca mi zaczyna brakować. Tamte przecież sporo ważyły, tamte questy, no to... No zobaczymy się tam, prawda? Oho, Helgen chyba... Trochę się zmieniło. A! Musimy ochraniać go. Tędy? No dobra. O, pamiętam tędy. Skoczyliśmy tutaj. Poczekaj chwilę. Ważne rzeczy tam są. Tędy też uciekaliśmy. Tu smog wylądował. Pamiętam. Kółka, tak jak tam. Znów mamy wybierać. Wybrałem już cesarskie, jestem zdecydowany. O, sorry. Nie, nie, sorry, nie, sorry. Tylko potrafisz. Masz! No. Ale przez chwilę zapomniałem, że nagrywam. Dobra, za Lassim. Za tym sierściuchem. Spotkam się na miejscu. No i w środku. A chwilę, pies już ruszył. Gdzie tu stealth, co? Wampiry? Mam coś dla wampiry. Mam coś idealnego. Chwileczkę, czemu łamacz czarów mi się wyłączył? Dlatego, że używałem tego przedtem. Używałem kufry. Dany pies normalnie. No, dzisiaj zero stealthu, proszę państwa. Zero stealthu. Jest tam kto? Tak. Wszystko jasne. Kharjo, wiem, że jesteś samobójcą, ale to cię nie krzywdzi. Gdzie wsiąkła? Gdzie wsiąkła? O nie, zdezintegrowała się. No trudno. Dobra. Kharjo. Rusz się. Ej, ostrożnie! No to rusz się. Barbas nie może przejść. Za grubi jesteście. No. Jest prowadzi? Czy ja mam prowadzić? Dobra. Ja pójdę. Może za mną pójdzie. Nie, no błagam. Na litość. No ruszaj. Wybacz. Kharjo, zaraz się ukatrupie. Lądujesz na palu, to pewne. Chodź. Dobra, może się teleportuje z nami. Trudno, zostawiam go. Spróbuję w ten sposób. Ten się siedzi. Voilà. O, widzicie? Trzeba było ruszyć się samemu. O, kroczący wśród mgły, jakiś mocniejszy. Dobra, później pogrzebiemy w ich ciałach. Rany, dlaczego zawsze wyciąga leczenie? No, nie naciskałem 5. O, nacisnąłem w trakcie wymieniania broni. Siemanko. Sorry. Ups, tego. No, teraz załatwię tego. O, zakrwawiony wampir, poplamiony. Zmyję te plamy, wypalę je. No, dalej. Musiałem Jola ich załatwić. Zniknął, nie, wracaj, hańba Haemaru. O, a to była jaskinia, no tak. Zaraz będzie przerwa chyba. Ała, chyba strzałę mam. Bolesne miejsce chyba. A nie, to frędzelek akurat. Chyba. Pająki, a! Co, nie, wampiry jeszcze... Muszę zabić... Dezynfekcję jeszcze? Czy raczej dezynsekcję, przepraszam. A to dezynsekcja. Deratyzacja to na ślizgacze. Szczury? No, teraz mi się wryło ślizgacze, no dobre. Klatki? Chyba uciekły te pająki. Jest tam kto? Mam cię. No. To sługa. Czyli... Wytrych, weźmiemy. Wytrychy chyba nic nie ważą. Chyba. Ruszaj! O, już nie trzeba za nim iść, bo już jest szlaczek pokazany. A, mam obronę! Bum! No. Wow. Wybuchowe ścięcie głowy. Zobaczmy, jak się zużyła nasza broń. Jak tam przedświt?